Witam wszystkich na kanale Historia Zwyczajna. W dzisiejszym odcinku kolejna debata historyczna. A moim gościem jest pan dr Krzysztof Rak, specjalista od spraw dyplomacji, a w szczególności na polu spraw niemiecko-polskich, doktor nauk historycznych i wreszcie autor dwóch kapitalnych książek. Pierwszy z nich Polska, niespełniony sojusznik Hitlera, którą bardzo wysoko oceniają specjaliści oraz osoby zajmujące się historią. Oraz autor książki, o której będziemy rozmawiać dzisiaj, czyli Piłsudski między Stalinem a Hitlerem. Na samym wstępie muszę panu podziękować za zaproszenie, za zaakceptowanie zaproszenia do programu. To ja dziękuję panu i witam serdecznie państwa. No to zaczynając, o czym właściwie możemy przeczytać w pańskiej najnowszej książce? To jest, zaplanowałem ją jako coś w rodzaju historii trójstronnej, bo zazwyczaj w dyplomacji piszemy historie dwustronne, no na przykład stosunków polsko-niemieckich, polsko-sowieckich, polsko-czechosłowackich, polsko-francuskich, a ja postarałem się napisać tym razem książkę o relacjach w trójkącie, czyli historię stosunków polsko-sowiecko-niemieckich, no bo ta perspektywa patrzenia na politykę zagraniczną dwustronna, która jest najczęstsza, ona jest mylna i bardzo ograniczająca, bo państwo, stosunki na przykład Polski z jednym z państw, na przykład z Niemcami, były w dużej mierze, mówimy teraz o okresie międzywojennym, były w dużej mierze uzależnione od stosunków z Sowietami i odwrotnie, stosunków polsko-sowieckich nie da się zrozumieć bez stosunków polsko-niemieckich i niemiecko-sowieckich. Tak więc doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli od razu opiszę, czy postaram się opisać ten trójkąt, bo wtedy no, dojdziemy do pewnie do ciekawych wniosków dotyczących zarówno naszych relacji z Niemcami, jak i naszych relacji ze Związkiem Sowieckim. Właśnie, bardzo dobrze pan wspomniał o tym, że nie można analizować spraw tych, powiedzmy, trzech państw bez wzajemnych relacji, bo można odnieść wrażenie, że często historycy zapominają, pisząc chociażby o sprawie polskiej, kiedy piszemy o różnych relacjach polsko- na przykład niemieckich, to kompletnie pomijany jest ten czynnik sowiecki, jak chociażby podczas negocjacji Hitlera z Polakami przed II wojną światową, kiedy jeszcze ten sojusz był realny. No i przechodząc dalej, właściwie jakie były cele polityki zagranicznej i jakie sojusze chciał zawierać Józef Piłsudski w latach 30., czyli de facto pod koniec swojego życia, ale też w okresie ocenianym najlepiej przez wielu historyków? No, też się wiąże z tym, jakby z początkami mojej książki, bo Piłsudski wyciągnął wnioski z porażek Polski w latach 20. przed swoim dojściem do władzy, porażek dyplomatycznych Polski. One były no, bardzo poważne, bo już zapowiedzią tego złego okresu było Rapallo, no, a potem Locarno, które no, pokazało, że Polska nie liczy się w grach międzynarodowych i mocarstwa wcale nie mają zamiaru uwzględniać jej stanowiska w swoich posunięciach. No i to był ten problem. Jednocześnie Locarno, bo na tym się na chwilę może skupmy, Locarno pokazało, że sojusz polsko-francuski znajduje się w poważnym kryzysie, bo Francuzi nie chcieli traktować swoich zobowiązań w sposób automatyczny wobec Polski i uzależnili wypełnianie tych zobowiązań od procedur ligowych, czyli procedur Ligi Narodów, a z drugiej strony
Locarno to jest taki początek, bardzo mocne wejście Niemiec na salony dyplomatyczne i Niemcy rozpoczynają w ten sposób grę, czy rozpoczynają swoje dążenia do równouprawnienia z innymi mocarstwami. Tak więc Locarno pokazuje właśnie, gdzie jest nasze miejsce, bo jednocześnie pokazuje, że nie jesteśmy mocarstwem, a z drugiej strony wskazuje nam na to, że nasz największy wróg, czyli Niemcy w owym czasie, coraz bardziej zyskuje na arenie międzynarodowej, jego pozycja jest coraz bardziej silna i to jakby to Locarno i ta sytuacja określała przyszłość, tak można powiedzieć, określała przyszły scenariusz wydarzeń, no bo ten wzrost pozycji Niemiec oznaczał, że Niemcy będą starały się zrealizować swój główny zamiar na arenie międzynarodowej, a mianowicie rewizję swojej granicy wschodniej, czyli granicy polsko-niemieckiej. Groziło nam to, że w jakimś czasie mocarstwa inne, czyli mocarstwa zachodnie przede wszystkim, a zatem Francja i Wielka Brytania, w którymś momencie wydadzą zgodę na to, żeby Polska oddała, a żeby albo z drugiej strony Niemcy odebrały Polsce Pomorze Gdańskie i Górny Śląsk, ten część Górnego Śląska, która do nas należała. To by oznaczało dla nas absolutną katastrofę, bo w ten sposób Polska straciłaby dostęp do morza, ten strategiczny dostęp do morza z jednej strony, a z drugiej strony najważniejszą gospodarczą i najbardziej rozwiniętą gospodarczą, najlepiej rozwinięty gospodarczo region. To byłaby katastrofa. I my cały czas te dążenia rewizjonistyczne były swoistym mieczem Damoklesa, który nad polską polityką zagraniczną wisiał. I to dostrzegał właśnie Piłsudski. I Piłsudski starał się wyciągnąć wnioski z polityki swojego poprzednika, przede wszystkim z polityki ministra Aleksandra Skrzyńskiego, no, który poniósł ową porażkę w Locarno. Otóż Skrzyński postawił na mocarstwa zachodnie. Nawet on używał takiej metafory, którą my też dzisiaj znamy, płynięcia w głównym nurcie. Skrzyński ufał w dobrą wolę mocarstw zachodnich, no i uważał, że wiążąc się z mocarstwami zachodnimi, podporządkowując swoją politykę mocarstwom zachodnim, będziemy mogli coś więcej ugrać i to zbliżenie z mocarstwami zachodnimi było kluczem do jego polityki. No i niestety bardzo musiał się rozczarować tym, co stało się w Locarno, no, ponieważ no, w gruncie rzeczy do tej głównej części negocjacji on nawet nie został dopuszczony. Niemcy w korespondencji dyplomatycznej tą politykę Skrzyńskiego nazwali tak pogardliwie antyszambrowaniem, tak, czyli siedzeniem w pokoju, w przedpokoju. I on rzeczywiście siedział w przedpokoju. Dopiero ostatniego dnia został doproszony do tych rozmów. I to z tego wyciągnął Piłsudski wniosek, gdy w 1926 roku zdobył władzę w Polsce i natychmiast starał się przeorientować polską politykę zagraniczną. Jego pomysł był taki, że skoro nie można, jego pomysł był przewrotny w pewnej mierze, skoro nie można dogadać się, czy
skoro stosunki z mocarstwami zachodnimi nie prowadzą nas do sukcesu, a mogą być przyczyną no właśnie rewizji, czyli kolejnych wielkich porażek, to być może należy spróbować zacząć rozmawiać z dwoma głównymi wrogami, czyli z Niemcami i Związkiem Sowieckim. To na tym polegała ta zmiana, że przestajemy się orientować przede wszystkim na mocarstwa zachodnie, a główny nacisk kładziemy na kontakt, czy na próbę kontaktu na razie z Moskwą i Berlinem. Tyle tylko, że no Piłsudskiego stosunkowo szybko spotkała porażka, bo on rozpoczął rozmowy z Niemcami i Rosją już w 1926 roku, czyli można powiedzieć zaraz po dojściu do władzy, i nic z tego nie wyszło. Dlaczego? Dla niego na samym początku kluczowym partnerem byli Niemcy. Z Niemcami chciał znaleźć jakiś modus vivendi, z Niemcami chciał zawrzeć porozumienie polityczne. Natomiast jeśli chodzi o Związek Sowiecki, no to sytuacja tutaj mu o tyle sprzyjała, że Sowieci już na samym początku proponowali zawarcie Piłsudskiemu paktu o nieagresji. To zresztą była kontynuacja ich polityki wobec także ministra Skrzyńskiego, bo ta propozycja zawarcia paktu o nieagresji, z tą propozycją Sowieci wystąpili na początku 1925 roku i Skrzyński przeciągał te rozmowy, gdyż uważał, że chyba w naszym interesie do końca nie jest to, żeby zawierać ten pakt już teraz z Sowietami, gdyż on jest bardziej w interesie Sowietów niż Polski. I Piłsudski wychodził z tego samego założenia. Chciał normalizacji, ale nie stosunków z Sowietami, ale nie chciał zapewnić im bezpieczeństwa granic, dać takiej ostatecznej gwarancji granic, bowiem uważał, no, że to będzie dla Sowietów bardzo zbyt korzystne, ale bardzo wchodził w dialog z Poupredem, czyli pełnomocnym przedstawicielem, bo tak się nazywali posłowie, ambasadorowie według sowieckiej nomenklatury, i bardzo często rozmawiał właśnie z Poupredem Wojkowym i bardzo wyraźnie mu powiedział: chcę mieć z wami takie stosunki, które nie będą ni kłótnią, ni wojną, ale na razie nie mogę z wami podpisać paktu o nieagresji. No właśnie dlaczego? No dlatego, że uważał, że najpierw musi znormalizować stosunki z Niemcami, że musi mieć, no nazwijmy tak właśnie, takie dwie nóżki, na których czy dwa filary, na których ustawi tę polską politykę zagraniczną, bo ona na tej jednej opcji sowieckiej, ona nie może się utrzymywać. Prawdopodobnie tak należy zakładać, że chodziło mu o to, że chodziło mu o możliwość balansowania pomiędzy Niemcami a Rosją sowiecką. No a to balansowanie było zależne od tego, czy dogada się, czy potrafi się dogadać z Niemcami. Dlatego jakby w 1926 roku ten pierwszy istotny krok, który on zrobił, jeśli chodzi o dyplomację, to starał się znormalizować stosunki z Berlinem, doprowadzić do politycznego przełomu. No i tutaj spotkała go porażka. Niemcy
a przede wszystkim ówczesny minister spraw zagranicznych Niemiec Gustav Stresemann, nie miał na to najmniejszej ochoty, bo uważał, że no właśnie, tak jak my uważaliśmy, że pakt czy umowa polityczna z Sowietami będzie bardziej korzystna dla Sowietów niż dla nas, tak on uważał, że tego rodzaju umowa będzie bardziej korzystna dla Polaków niż Niemców. Co gorsza, on w ogóle nie chciał specjalnie aktywizować dialogu politycznego z Polską, bo Niemcy grali, pamiętajmy, to jest rok 25-26, Polska znajduje się w 25 roku, Polska znajduje się w poważnym kryzysie walutowym i niemieccy dyplomaci w raportach z Warszawy, no już takie czarne wizje dla Polski rysowali, no dla Niemiec to były wizje wspaniałe, tak? Upadku gospodarczo-społecznego Polski. No po co się dogadywać z Polską, skoro ona zaraz się rozpadnie i zaraz będziemy mogli tej słabej Polsce wydrzeć, czy rozpadającej się Polsce, gnijącej Polsce, wydrzeć te nasze terytoria, które chcemy odzyskać, czyli Korytarz, czyli Pomorze Gdańskie i Górny Śląsk, a być może jeszcze jakieś kawałki Wielkopolski. I taki był początek polityki Piłsudskiego i taki był punkt, jakby to, takie było podstawowe założenie. Powtarzam, skoro mocarstwa zachodnie, nie możemy liczyć specjalnie na mocarstwa zachodnie, to należy dogadywać się z tymi dwoma wrogami. To jest właśnie pewna przewrotność, ale chyba bardzo mądra rzecz, jeśli idzie o dyplomację, bo no właśnie, dyplomacja jest po to, żeby z wrogami rozmawiać, a być może przede wszystkim po to, żeby rozmawiać z wrogami. Też tak jak pan przed chwilą wspomniał, takie Niemcy mieli do Polski podejście na zasadzie państwa sezonowego, że Polska według Niemców prędzej czy później się rozpadnie. Ale też doszedłem do konkluzji i raczej się utwierdziłem w moim zdaniu, że o ile można Piłsudskiego krytykować za, no bądź co bądź, bardzo bezwzględną politykę wewnętrzną wobec w szczególności swoich rywali politycznych, o tyle jego osiągnięcia i próba grania na arenie międzynarodowej zasługuje na najwyższe uznanie, bo jako jeden z niewielu miał w ogóle jakąkolwiek odwagę, aby pertraktować i z Sowietami, i z Niemcami. Tak jak pan mówił, no, wyszło to na początku marnie, ale no, nie ustawał w tym i w końcu udawało mu się zawierać po kolei różne sojusze. No i właśnie, zacznijmy. No właśnie, dlaczego mu się udało? Pan chce mnie zapytać, prawda? Tak, dlaczego? No właśnie, dlaczego? Jaki dlaczego był jego fenomen? Udało? W polityce to nie, no i Piłsudski to rozumiał. Polityk nie jest twórcą rzeczywistości. To rzeczywistość polityczna, historyczna, rzeczywistość społeczna determinuje kroki polityka, a nie polityk tworzy tę rzeczywistość. My bardzo mamy taki wyidealizowany obraz polityka jako właśnie kogoś, kto aktem woli zmienia świat. To jest oczywiście nieprawda. Polityk co najwyżej może wykorzystywać pewne okazje, które mu ta rzeczywistość daje, bo je potrafi dostrzec i potrafi coś z nich potem zrobić. Tak? To jest cecha dobrego polityka i niewątpliwie Józef Piłsudski cechę tę posiadał, bo posiadał jakiś ósmy zmysł polityczny, że no bo to oczywiście to nie jest też tak, jak żebyśmy nie mieli tej wątpliwości, to polityk to nie jest też szachistą, tego się nie da przewidzieć, bo tego się nie da przewidzieć, tak? W szachach mamy określone reguły gry. No i to zależy tylko od naszych zdolności intelektualnych, a już
są komputery, które mają jakby, potrafią już, są zdolniejsze od człowieka i tutaj można próbować przeliczać różne posunięcia, tak jest w szachach. W polityce zagranicznej tak nie ma. Jest zbyt dużo możliwości, nie panują żadne reguły, a nieraz od czasu się pojawiają pewne okoliczności. Tą okoliczność, i to jest paradoks, jeśli idzie o polską historię, tą okolicznością, którą wykorzystał po mistrzowsku Piłsudski, było dojście Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech. Dlaczego ten Hitler był taki ważny dla Piłsudskiego? No bo Hitler w odróżnieniu od Stresemanna chciał z Polską rozmawiać. Hitler w odróżnieniu od Stresemanna uważał, że Polska może pomóc w osiągnięciu przez niego jego wymarzonego celu politycznego. A jego wymarzonym celem politycznym było, nazwijmy to krucjata wschodnia, czyli podbój Związku Sowieckiego i zdobycie na terytorium Związku Sowieckiego, tak zwanego Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. No i ten plan Hitlera pozwolił na normalizację stosunków, no bo Stresemann tak daleko posuniętych planów nie miał. Dla Stresemanna polityka, tym celem takim najbardziej dalekosiężnym polityki, był rozbiór Polski, było odebranie Polsce, i to był najważniejszy jego cel, było odebranie Polsce, jak mówię, korytarza i Śląska. Natomiast właśnie, może jeszcze wróćmy do tego, bo ja mówię Stresemann, ale w latach 20. i na początku lat 30. można powiedzieć, że te cele miała cała elita polityczna Niemiec bez wyjątku. I dlatego właśnie normalizacja była niemożliwa, no bo nie było w Niemczech takiego polityka, który chciałby porozumieć się z Polską. I dopiero przychodzi Hitler, który ma już zupełnie inne plany, osiągnięcie granic. On o tym mówił już w Mein Kampf. Osiągnięcie granic przed roku 1914 go zupełnie nie interesuje. On uważał, i to napisał wprost w Mein Kampf, że dążenie do przywrócenia granic 1914 roku byłoby wręcz zbrodnią, a on miał inny plan. On chciał podboju Związku Sowieckiego. No i Hitler potrafił czytać mapę, widział na mapie, że pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim, pomiędzy Niemcami a Związkiem Sowieckim jest Polska. Znał historię, wiedział, że Piłsudski był wielkim zwycięzcą w wojnie z Sowietami. No to wpadł mu od razu ten pomysł, żeby uczynić Polskę sojusznika, no bo coś musiałby z tą Polską zrobić, która stoi mu na drodze. Albo ją podbić, no albo się z nią zaprzyjaźnić, uczynić z niej sojusznika. Wybrał to drugie. No i jeden kłopot z głowy już w ten sposób miał, że nie musiał tracić sił na rozprawę z Polską i mógł bezpośrednio skierować swoją ekspansję na wschód i próbować podboju Związku Sowieckiego. I taka była motywacja Hitlera. I tę motywację Hitlera Piłsudskiemu udało się wykorzystać, bo w roku 1933, wchodząc w kontakt z Hitlerem, udało mu się wynegocjować polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy, która została podpisana 26 stycznia 1934
roku. No i ona w dosyć istotny sposób zmieniła całą konstelację międzynarodową dla niektórych państw, takich jak Francja czy Czechosłowacja. No była ona ogromnym szokiem, mimo tego, że tam w tym samym dokumencie nic specjalnie rewolucyjnego nie zostało zapisane, ale szokiem było właśnie to dla Europy i dla polityków europejskich, że te dwa wydawać się mogło być wrogie kraje, no potrafiły się porozumieć. Wszyscy liczyli na to, że następną wojną, która wybuchnie w Europie, będzie wojna no właśnie o te terytoria, czyli korytarz i Śląsk, a to tymczasem zamiast wojny doszło do porozumienia Hitlera z Piłsudskim. No i to było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem, a być może największym zaskoczeniem, najbardziej nieprzyjemnym zaskoczeniem było dla Józefa Stalina. No właśnie, wspomniał Pan o Józefie Stalinie i teraz wypada zadać pytanie, jaki w ogóle miał cel Piłsudski, pertraktując ze Stalinem, jakie mogły być z tego korzyści dla Polski i ewentualnie jakie minusy dla naszego kraju by się wiązały z zawiązaniem takiego sojuszu militarnego? No to może najpierw powiedzmy, bo już mówiliśmy o celach Piłsudskiego, celach Hitlera, to bym proponował, że zacznę od tego, jakie były cele Stalina. No bo to jest tutaj istotne. Stalin był, można tak powiedzieć, nieodrodnym uczniem Lenina i on kontynuował politykę pierwszego przywódcy Sowietów, czyli właśnie Lenina. I ta polityka miała polegać na tym, że po zdobyciu władzy w Związku Sowieckim trzeba było zdobyć władzę na świecie. To był, Sowiety miały zdobyć władzę na świecie poprzez skomunizowanie całego świata. Dlaczego? No jedną z takich głównych przyczyn, no to nie tylko była chęć zrobienia rewolucji na świecie, ale również jedną z podstawowych przyczyn tej polityki był fakt, że wodzowie sowieccy mieli świadomość tego, że Związek Sowiecki nie jest w stanie samodzielnie przetrwać na arenie międzynarodowym we wrogim otoczeniu państw kapitalistycznych. I to nie tylko chodziło o to, że te państwa kapitalistyczne były wrogie, bezpośrednio wrogie wobec Sowietów, bo były, ale one w pewnym momencie, ten impet, nazwijmy to interwencyjny, one na początku lat 20. zakończyły i one formalnie, fizycznie Sowietom przestały grozić, ale pomimo to Sowieci uważali, że są dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że ludność Związku Sowieckiego no miałaby tę świadomość, że można żyć inaczej. Ten system był tak opresywny dla własnej ludności, dla własnych obywateli, że stanowił bardzo poważne zagrożenie wewnętrzne, bo ludzie by chcieli żyć normalnie, a normalnie no, żyło się w kapitalizmie, a nie w komunizmie. No bo komunizm, a szczególnie ten komunizm sowiecki zaraz po wojnie domowej, no, oznaczał kompletną biedę, bardzo często głód i ogromny terror. I ludność Związku Sowieckiego, mimo że podlegała bardzo silnym naciskom propagandy i bardzo silnemu
terrorowi, no nie była z tych porządków komunistycznych zadowolona, no, czego dowodem był rok 41, tak, kiedy to się wszystko zaczęło sypać, jak Rosjanie, Ukraińcy zobaczyli, że jest możliwość innego życia, że może przywrócić porządek kapitalistyczny, no to to tracili nagle lojalność wobec państwa sowieckiego. No i dlatego głównym celem polityki zagranicznej sowieckiej, no, było doprowadzenie, przygotowanie do, no, skomunizowania całego świata. I tutaj scenariusz był stosunkowo prosty. Komuniści uważali, że prędzej czy później sprzeczności pomiędzy państwami kapitalistycznymi doprowadzą do kolejnej wojny światowej. W momencie wybuchu tej wojny pomiędzy mocarstwami kapitalistycznymi Związek Sowiecki miał stać na uboczu, czekać, przyglądać się. Wiadomo, jakie skutki ma wojna. Wojna osłabia państwa, osłabia zasoby, ale prowadzi również do poważnych kryzysów społecznych. Prowadzi, i w co wierzyli komuniści, prowadziłaby do tego, że klasa robotnicza w trakcie wojny miałaby coraz gorszą pozycję, no i zaczęłaby się buntować. No i w tym momencie, kiedy Sowieci dostrzegliby znaczące osłabienie państw, mocarstw kapitalistycznych wskutek tej wojny pomiędzy nimi, w tym momencie Sowieci mieli plan nagłego uderzenia na zachód. Te uderzenie jakby spowodowałoby wybuch rewolucji w tych krajach kapitalistycznych. One byłyby łatwiejsze do podbicia przez armię sowiecką, a na bagnetach armii sowieckiej zaprowadzone by zostały w tych państwach nowe komunistyczne porządki. No i w ten sposób Europa z kapitalistycznej stałaby się Europą komunistyczną, i wtedy mielibyśmy w całej Europie Związek Sowieckich Republik Rad. Taką republiką sowiecką stałaby się Polska, Niemcy, Francja, Włochy, aż po Hiszpanię. Potem następny krok trzeba byłoby doprowadzić do rewolucji na drugiej półkuli w Ameryce Północnej i Południowej. Taki był plan Stalina. Tylko że problemem w realizacji tego planu była gospodarcza słabość Związku Sowieckiego. W okresie, o którym my teraz mówimy, czyli początku lat 30., Stalin zarządził, no, to forsowną industrializację. Nawet się mówi o drugiej rewolucji, bo to rzeczywiście była rewolucja. Ona polegała na tym, że kilkadziesiąt milionów chłopów rosyjskich uczyniono niewolnikami i na kosztem ich pracy wybudowano ogromny przemysł, przede wszystkim przemysł zbrojeniowy, i wystawiono ogromne siły Armii Czerwonej, która właśnie miała czekać na to, aż na Zachodzie dojdzie do wojny. No i teraz w latach 31-33 ta industrializacja, kolektywizacja, a potem industrializacja prowadzi do ogromnych kłopotów, do ogromnego kryzysu wewnętrznego Związku Sowieckiego. No, dla władz na Kremlu było oczywiste, dla rządzących na Kremlu było oczywiste, że to zagraża, ten kryzys zagraża ich władzy, bo ci ludzie rzeczywiście zaczęli się, ludność Związku Sowieckiego zaczęła się buntować. I Stalin obawiał się interwencji
Zachodu, która właśnie wykorzysta to niezadowolenie społeczne, co mogło doprowadzić do pozbawienia bolszewików władzy. Dlatego w latach 30., a szczególnie w latach tam 31, 32, 33, 34, gdzie ten kryzys był najbardziej odczuwalny i namacalny, ten kryzys społeczny, próbował otrzymać od państw zachodnich, chciał otrzymać formalne gwarancje, że nie zostanie zaatakowany i dlatego mógłby skupić się na dokończeniu tej wewnętrznej rewolucji. No bo najpierw trzeba było dokonać tej rewolucji wewnętrznej, czyli kolektywizacji, industrializacji, a potem, gdy będzie się dysponowało bardzo silną Armią Czerwoną, grać na wojnę imperialistyczną, czyli wojnę pomiędzy krajami kapitalistycznymi i potem po osłabieniu tych krajów interwencję sowiecką. Tymczasem właśnie my jesteśmy w tym 1933 roku i Stalin starał się robić wszystko, ażeby mieć formalne gwarancje, że nie zostanie zaatakowany z Zachodu. No i z oczywistych względów jego, bo znowu czytał mapę i jego wzrok padł na Polskę, no bo jeśli kraje zachodnie chciałyby przygotować kiedykolwiek interwencję, to musiała ta interwencja dokonać się przez Polskę. Atak na wschód, atak na państwo sowieckie był możliwy tylko poprzez terytorium, przede wszystkim poprzez terytorium Polski, a więc zagrożenie dla niego realne było ze strony Polski, dlatego postanowił się to porozumieć z Piłsudskim i dlatego w 1932 roku podpisano polsko-sowiecki pakt o nieagresji. I mamy do czynienia od tego momentu wręcz zbliżeniem polsko-sowieckim, no bo Stalin, ale też i Piłsudski widzi, że Niemcy i pozycja Niemiec rośnie coraz bardziej. No, a Niemcy i w polityce niemieckiej, no, pewnym takim tradycyjnym elementem polityki niemieckiej jest ten tak zwany Drang nach Osten, czyli parcie na wschód. Dla Stresemanna to parcie na wschód oznaczało odzyskanie tych pewnych regionów, które odpadły od Niemiec po 1918 i 19 roku. Czyli to parcie na wschód było dosyć płytkie, a dla Hitlera oznaczało osiągnięcie pewnie granicy Uralu. Ale też pamiętajmy, że w takich pomysłach niemieckich imperialistycznych, dwudziestowiecznych, cała środkowa Europa miała być i część Europy Wschodniej miała być strefą wyłącznych wpływów niemieckich gospodarczo-kulturowych. Tak więc to parcie na wschód, ono było od razu kalkulowane, niemieckie parcie na wschód było kalkulowane przez Stalina i dlatego, ażeby mieć pewność, że w tym okresie kryzysowym dla Związku Sowieckiego, przygotowania się do przyszłej wojny komunistycznej, chciał mieć spokój, dlatego Polskę potraktował jako, no właśnie, jako swojego rodzaju przedmurze. Chciał, żeby Polska była jego przedmurzem i dlatego starał się porozumieć z Piłsudskim. Właśnie A to. Piłsudski, a teraz pytanie, dlaczego Piłsudski? No właśnie, Piłsudski z kolei, jako też bardzo zdolny i wybitny polityk, wiedział, że dążył do takiej sytuacji, do osiągnięcia takiej konstelacji międzynarodowej, w której będzie mógł grać z najważniejszymi europejskimi mocarstwami, będzie
pomiędzy tymi mocarstwami balansować, czyli pomiędzy na wschodzie Rosją, a na zachodzie z Niemcami, Francuzami i Wielką Brytanią. Piłsudski zdawał sobie sprawę ze słabości pozycji Polski. Polska nie była mocarstwem. Polska była krajem demograficznie średnim, no ale biorąc pod uwagę gospodarkę, kryzysy społeczne, narodowościowe, była krajem słabym. No i ażeby móc grać z mocarstwami, no musiała właśnie, miała tylko jedną możliwość, właśnie balansowania, czyli takiego zawierania takich krótkich sojuszów, krótkich umów z jednymi, a potem przerzucania się z drugimi. I to widzimy właśnie w 1933 roku. Polska do tej pory opierała się głównie na sojuszu z Francją i no to powodowało, że że byliśmy de facto wasalem Francji. Francja no nie ceniła nas specjalnie wysoko, bo już była gotowa przystać dla dobra Europy, dla dobra porozumienia francusko-niemieckiego, przystać na to, żeby na rewizję granicy polsko-niemieckiej. Dlatego Piłsudski zaczął rozmawiać z Niemcami i z Moskwą, żeby zbalansować te wpływy francuskie, a jednocześnie, żeby podnieść pozycję względem Francji. Tak rzeczywiście się stało. W momencie, kiedy zawarliśmy umowę najpierw z Sowietami, a potem z Niemcami, no Francja przestała traktować nas jako wasala, tylko zaczęła nas traktować jako pewien istotny czynnik w swoim systemie sojuszniczym. No bo dopóki my prowadziliśmy taką politykę płynięcia w głównym nurcie, no to wiadomo, takiego kraju się nie ceni. No, są podporządkowani, to niech siedzą cicho, tak? No właśnie to skądś znamy, tak? Jeden z prezydentów francuskich nie tak dawno właśnie mówił, żeby kraje Europy Środkowej to najlepiej, żeby siedziały cicho. No, ale właśnie dzięki temu, że zaczęliśmy grać pomiędzy mocarstwami, nie musieliśmy siedzieć cicho i takie było zamierzenie od 26 roku Józefa Piłsudskiego. I proszę zwrócić uwagę, jak wiele czasu mu to zajęło. Polityki zagranicznej, dobra polityka zagraniczna wymaga czasów. Dobrej polityce zagranicznej nie ma nagłych sukcesów. Sukces jest wynikiem cierpliwości, czasu, no i szczęścia, bo bez szczęścia też sukcesów nie ma. Szczęścia tej fortuny, która jest od nas niezależna. Jak się będzie konsekwentnie nad realizacją jakiegoś celu pracowało, pod warunkiem szczęścia, tak? Czyli tych okoliczności, które niezależnych od nas, które ukształtują się korzystnie. Dlatego ten czas jest taki ważny, bo musimy czekać na ten moment. Ten moment może nie przyjść, tak? I się okaże, że dobra nawet polityka zagraniczna i konsekwentna polityka zagraniczna nie przyniesie żadnych efektów, gdy nie sprzyja właśnie nam szczęście, gdy nie sprzyja nam fortuna. Ale tu się wszystko udało. I po tych, no, 26 roku do 30. Po tych 33, 34, po tych 5, 6, 7 latach rzeczywiście Piłsudski osiągnął swój cel i znormalizował, doprowadził do dobrych stosunków z głównymi mocarstwami. Oczywiście, no, nie miejmy złudzeń, miał też świadomość, dokładną świadomość tego, że to jest pewna wykorzystanie pewnej chwilowej koniunktury i ten stan nie będzie trwał wiecznie. Używał takiej Piłsudskiej metafory. Siedzimy na dwóch stołkach, myśląc o Niemcy,
porozumienie z Niemcami, porozumienie z Sowietami i pytał swoich najbliższych sojuszników, z którego stołka najpierw spadniemy, czy który stołek najpierw się przewróci, czyli z którym z tych państw konflikt będzie na samym początku, bo uważał, że jeśli do konfliktu dojdzie z obydwoma państwami w tym samym momencie, to nie ma, Polska nie ma najmniejszych szans, dlatego tej kwestii w ogóle nawet nie rozważał, bo uważał, że wtedy jest automatyczna przegrana. Bardzo mi się też podoba postawa Piłsudskiego po zawarciu paktu z Hitlerem, kiedy to jasno powiedział, chyba w jednym z przemówień, czy jakichś tam rozmów bardziej prywatnych, że koniec po prostu wchodzenia Sowietom w cztery litery za pośrednictwem Paryża. To też pokazuje, jak wytrawnym graczem był i że rozumiał, że na Zachód po prostu zbytnio nie można liczyć, co też bardzo dobrze pokazuje mapa, no bo od Francji nas dzieliło państwo niemieckie chociażby, no i z drugiej strony mieliśmy Sowietów, czyli z którym z tych państw logicznym by było zawiązać przynajmniej jeden sojusz. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo to nie jest tak, że oczywiście po 1934 roku te stosunki polsko-francuskie nie były dobre, czy nie były najlepsze, ale pomimo wszystko sojusz polsko-francuski to był jedyny silny papier, który mieliśmy. I on nadal spełniał podstawową funkcję naszego bezpieczeństwa. Oczywiście problemem było to, czy Francuzi będą chcieli w przypadku tak zwanego casus federis, czyli wybuchu konfliktu, wskutek którego musieliby przystąpić do wojny, no właśnie, czy przystąpiliby do tej wojny, czy wypełniliby zobowiązania sojusznicze, to jest trochę już inna sprawa. No ale Piłsudski, to nie było tak, że Piłsudski, ta Francja, mocarstwa zachodnie byłyby jemu i potem Beckowi bardzo, bardzo potrzebne, bo jeśli byśmy, że tak powiem, uznali, że ta Francja już tam jest do niczego niepotrzebna i że tego sojuszu nie ma i on jest nic nie warty, no to wtedy nasza pozycja natychmiast wobec tych dwóch mocarstw, zarówno Niemców, jak i Sowietów, by słabła. Tak więc no właśnie na tym polega to balansowanie, tak? Że nasza pozycja wobec Niemiec była o wiele mocniejsza z sojuszem francuskim, aniżeli bez tego sojuszu. No bo przynajmniej na samym początku władzy Hitlera, no Niemcy cały czas podlegały tym ograniczeniom związanym z traktatem wersalskim. I no, nie było specjalnego problemu, żeby Polska z Francją tej, no ona to oczywiście było teoretycznie tylko 100-tysięczna armia, bo ona była, Niemcy prowadzili po cichu pewne zbrojenia i byli zdolni wystawić większą armię. To jest oczywiste, ale niewątpliwie jeszcze w 1933-1934 roku no my z Francją byliśmy zagrożeniem poważnym dla Niemiec, szachowaliśmy Niemcy i temu służył właśnie sojusz polsko-francuski. I on nas, jak to się dziś mówi, lewarował zarówno wobec Niemiec, i wobec Związku Sowieckiego. Tak więc cała ta gra, to ona, no właśnie cała misterność tej gry musiała polegać na tym, żebyśmy mieli w miarę dobre stosunki z każdym z tych mocarstw i żebyśmy byli w stanie móc dogadać się z każdym z tych mocarstw. Kiedyś to można też tak w polityce można powiedzieć, że
Optymalną jest taka sytuacja, kiedy właśnie w takim czworokącie my mielibyśmy z każdym z partnerów stosunki lepsze niż oni mieliby między sobą z osobna, tak? O, to jest oczywiście niezwykle trudne i na dłuższą metę takie balansowanie chyba jest niemożliwe, ale no, w ostatnim okresie życia Piłsudskiego to się udało. No i dzięki temu pozycja Polski była wyższa niż wskazywałyby na takie typowe czynniki, za pomocą którym mierzymy mocarstwowość, to znaczy demografia, gospodarka, wielkość armii, sprawność administracyjna państwa. Te tak zwane czynniki, które składają się na mocarstwowość, no, w naszym wypadku one nie predestynowały nas do roli mocarstwowej, a więc nie predestynowały nas do tego, żeby na równych prawach rozmawiać z mocarstwami, ale właśnie dzięki skutecznemu balansowaniu, dzięki skutecznej polityce balansu nam to się udało. Mieć tę pozycję wyższą niż ta waga mocarstwowa. I myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy tę część odcinka. Jeszcze raz dziękuję panu Krzysztofowi za udział w naszej rozmowie i polecam koniecznie zakupienie obydwu książek, do których link znajdziecie oczywiście w opisie. Nie wiem, czy pan chce jeszcze coś na koniec dodać? Chciałem panu i państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.